A faraon, widząc, że nastała ulga, zaciął się w sercu swoim i nie usłuchał ich. Druga księga Mojżeszowa, 8 rozdział, 15 werset. Lecz Pan spotęgował upór faraona i nie usłuchał ich tak, jak Pan zapowiedział Mojżeszowi. Druga Mojżeszowa, 9 rozdział, 12 werset. Za czasów Mojżesza Bóg zapragnął wyprowadzić Izraelitów z niewoli egipskiej. Jednakże król Egiptu sprzeciwiał się temu z całych sił, gdyż nie chciał stracić niewolniczej siły roboczej. Z tego względu Bóg zesłał na Egipt 10 plag. Przy każdej kolejnej pladze faraon nie widział i nie wiedział już, jak ma postępować. Poddawał się i obiecywał poprawę. Obiecywał, że wypuści Izraela z niewoli. Jednakże, jak tylko plaga ustawała, zacinał się w swoim sercu i nie spełniał swojej obietnicy. Czyli kłamał Bogu. Wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Teraz to Bóg spotęgował upór faraona. Od tej pory król nie miał już wyboru. Bóg zamknął przed nim drzwi do pokuty. Izrael został wyratowany z niewoli, a życie faraona i całej jego armii zakończyło się w głębinach Morza Czerwonego. Do takiego stanu może dojść każdy człowiek. Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany, mówi Przypowieści Salomona, 29 rozdział, 1 werset. Jednakże takie coś nie nastąpi, dopóki Bóg swojej cierpliwości nie podaruje wystarczająco dużo okazji do nawrócenia. Czasami może być to jedna okazja do nawrócenia. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył, tak mówi Księga Ezechiela, rozdział 18, werset 23. W chorobie bądź niebezpieczeństwie śmierci wielu ludzi przysięgało Bogu, że poświęci Jemu swoje życie, jeśli On im pomoże. Jednakże jedynie nieliczni dotrzymali swojej przysięgi, kiedy bieda się zakończyła, kiedy już ten trud związany z chorobą minął. Przykład faraona ostrzega nas przed zwracaniem swojego serca przeciwko Bogu. Należy zwracać swoje serce do Boga, szukając Boga. Jeszcze dzisiaj nawróć się do Pana Jezusa, bo dziś jest dzień zbawienia.